Poranne pytania Radia Olsztyna, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Łukasz Łukaszewski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Olsztyna i kandydat koalicji do tejże Rady w nadchodzących wyborach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Mamy ostatnią prostą przed wyborami samorządowymi, bo to już w najbliższą niedzielę. Jak nastroje w Koalicji Obywatelskiej? No bardzo dobre. Kampania idzie dobrze. Bardzo dobry odbiór na spotkania z mieszkańcami, także My jesteśmy bardzo dobrej myśli. Zaczął krążyć po Olsztynie taki sondaż, niepublikowany oficjalnie, ale gdzieś tam przesyłany po znajomych, po różnych dziennikarzach. I według tego sondażu największym poparciem w tym momencie cieszy się Marcin Możdżonek i Czesław Małkowski z kandydatów na prezydenta. Pan w tym momencie spodziewa się drugiej tury wyborów prezydenckich, czy jednak rozstrzygnięcia w pierwszej turze? A jeśli drugiej tury, to kto do tej drugiej tury może trafić, pana zdaniem? No może ja bym chciał nawiązać tego sondażu, który no według mnie no jest może takim trochę fejkiem wyborczym. E, oficjalnie jest to, nie został nigdzie zaprezentowany. E, natomiast no, widzę w nim no, jak gdyby karygodne błędy, które są wpisane, bo miałem okazję, też go otrzymałem od e, znajomego. E, tam nie ma nawet koalicji obywatelskiej. W tym sondażu jest wpisana Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska e, nie kandyduje w tym e, w tych wyborach jako platformę tylko jako koalicja także wydaje mi się że albo ten sondaż jest obarczony dużym błędem albo po prostu no nie do końca jest rzetelnie wykonany. A proszę powiedzieć tak szczerze koalicja obywatelska robi jakieś swoje sondaże czy nie. A jeśli tak to podzieli się panu? mamy sondaż mamy sondaż przeprowadzony przez Warszawę. No Wyniki są zgoła inne. W naszych badaniach no, nasz kandydat na prezydenta Robert Szewczyk no, praktycznie ociera się o wygraną w pierwszej turze. Także 46% w tym sondażu jest to poparcie Wolstein dla Roberta Szewczyka. Kolejny jest Czesław Małkowski. To będzie ta druga tura, czy nie? Jak pan podejrzewa, w tym momencie, na kilka dni przed pierwszą turą. Jak widzę z pracy, ze spotkań i z aktywności naszego kandydata, którego no to jest tylko ułamek aktywności, którą widzimy w internecie dziesiątki spotkań tysiące ludzi. Mam nadzieję, że w pierwszej turze się to skończy, ale no nie wykluczamy do no Wolsztynie. W pierwszej turze się rzadko to zdarzało, szczególnie, że mamy bardzo duże rozdrobnienie kandydatów, wielu komitetów. Także no, może, być to, może być to trudne, szczególnie, że część kandydatów tak naprawdę adresuje swoją kampanię do tego samego elektoratu. I kto będzie w drugiej turze, no to jest, jeżeli będzie to druga tura, to jest dla mnie też zagadka. A wybory do Rady Miasta, jak pan się spodziewa, no w tym momencie koalicja obywatelska ma największy klub w Radzie Miasta Olsztyna, chociaż nie na tyle duży, żeby umożliwiał samodzielne rządzenie miastem, czy samodzielne tworzenie większości w Radzie Miasta. Jak pan myśli, jak to się poukłada w nowej Radzie Miasta? Teraz mamy cztery kluby, a jak będzie po wyborach? No aktualnie mamy dziewięć mandatów jako koalicja obywatelska w Radzie Miasta i to jest minimum, które chcemy utrzymać. Tak naprawdę no liczymy na to, że zwiększymy ilość tych mandatów do 11 może. Ale to dalej nie byłaby samodzielna większość. Nie byłaby samodzielna większość, ale też analizując różne Programy wyborcze kandydatów komitetów, to tak naprawdę one w wielu kwestiach są zbieżne. No oprócz jednego komitetu czy dwóch, które widzę, który absolutnie jest antysamorządowy samorządowy, i wydaje się, że możliwa jest przy kadencji taka koalicja, czy poparcie tak naprawdę koalicji dla Olsztyna, czyli wszystkich. Ugrupowań, wszystkich komitetów, które są nastawione prosamorządowo, prowatelsko i one mogłyby mieć naprawdę taką bardzo dużą większość w Radzie Miasta. I na tym nam zależy, żebyśmy wspólnie budowali Olsztyn bez podziałów. Oczywiście w kampanii wyborczej jest tutaj pewne napięcie, bo każdy chce przyciągnąć do siebie wyborców, ale tak naprawdę do pracy i do rozwoju miasta jest potrzebna zgoda. I, i jedność. A wydaje mi się, że cele mamy wszyscy wspólne z tych komitetów obywatelskich, proobywatelskich, żeby Olsztyn się rozwijał i korzystał ze środków unijnych jak najwięcej. Zaczęły się już jakieś rozmowy o potencjalnych koalicjach w Radzie Miasta? Czy jeszcze nie? Do tej pory współrządziliście jako koalicja obywatelska z prezydentem Piotrem Grzymowiczem i jego radnymi. No Teraz, jak wiemy, Piotr Grzymowicz kandyduje tylko do Rady Miasta, nie startuje na prezydenta Olsztyna. Czyli co, koalicja koalicji obywatelskiej i radnych Piotra Grzymowicza, jeśli ich wprowadzi, to taki najbardziej naturalny scenariusz? Nie rozmawiamy o koalicjach, bo trwa kampania. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Każdy chce zrobić jak najlepszy wynik. Zobaczymy, kto się znajdzie w Radzie Miasta, ile mandatów otrzymają poszczególne komitety, i wtedy usiądziemy do stołu. My zawsze. Pracujemy tak, że mamy wyznaczone cele, wspólnie wyznaczamy z koalicjantami cele i je konsekwentnie realizujemy, jeżeli jesteśmy w stanie te cele z wieloma komitetami wspólne ustalić. Wydaje mi się, że ta duża koalicja dla Olsztyna jest możliwa przy Radzie Miasta. No to kwestie programowe wybory już niedługo. Po wyborach trzeba będzie zacząć kolejną kadencję. To takie najważniejsze rzeczy do załatwienia od razu na początku nowej kadencji. Co by to było pana zdaniem? Na pewno nie ma czasu na naukę już dla kolejnych kandydatów, którzy przyjdą. To muszą być osoby już doświadczone, tak jak Robert Szewczyk, na przykład, doświadczony samorządowiec, ponieważ my tak naprawdę nie zaczynamy niczego nowego, a jesteśmy w trakcie wielu zadań, które już są realizowane, bo w tym roku mamy przeznaczone już w budżecie 103 miliony złotych na inwestycje czy stadion, czy park technologiczny, czy park przemysłowy, czy budowa Centrum Sportowego na Sybiraków, ale do tego dochodzą środki z KPO, które nagle do nas na pewno w najbliższym czasie popłyną. Osztyn złożył wniosków na 12 miliardów złotych i i na pewno część środków dostanie z tego. I tam będzie bardzo mało czasu na wykorzystanie No tych właśnie dlatego ważne jest to, żeby wzmacniać kadry w urzędzie miasta i doprowadzić do tego, żeby nie odpływały. Mamy też już podpisaną umowę z marszałkiem województwa z panem marszałkiem Marcinem Kuchcińskim na 70 3,5 miliona złotych na MOF, no, tam są środki konkursowe, oczywiście w Mofie są Olsztyn i gminy ościenne, ale środki na edukację i zadania mm, kanalizacyjne. No tam też jest Nowo Bałtycka zdaje się. No też i 48,2 miliona złotych podpisane w zeszłym tygodniu umowa już na konkretne działania, czyli Nowo Bałtycka, Planetarium i Centrum Kultury w Gietrzwałdzie. No I tutaj już trzeba startować. Tu już nie ma czasu. Tak naprawdę trzeba z marszu ruszać. Tak? Już to jest ostatnia chwila, żeby te środki odpowiednio wykorzystać, bo zacznie się duży boom inwestycyjny w najbliższych dniach, jak środki zostaną uruchomione w pełni z Krajowego Planu Odbudowy i duża konkurencja na rynku. I chcielibyśmy, żeby te inwestycje, które są zaplanowane, no były zrealizowane w czasie i w budżecie, który na to przeznaczyliśmy, bo inaczej będziemy mieli problem. No, cieszymy się, że jest dobra współpraca i z samorządem województwa, no i mamy duże wsparcie też rządowe. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po wyborach samorządowych. Pytanie też, co się zmieni w samorządzie województwa. No ale o te prognozy nie będę pana pytał. Łukasz Łukaszewski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Olsztyna i kandydat koalicji do tejże rady w nadchodzących już w najbliższą niedzielę w wyborach, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję panie rektorze. Dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.